Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Dokładnie, jesteśmy dalej na tej z jakże dobrymi warunkami planecie. Tak, nie grałem samemu, bo za bardzo nie mogłem. I słuchajcie, jest już. To, co teraz widzicie, jest nagrywane i już montowane z nową jakością na ulepszonym komputerze. Jak widzicie, 60 fps, może ono nie jest aż tak widoczne, ale teraz to 1080p 60 to będzie taki standardzik u mnie na moich filmach, więc mam nadzieję, że wam się to będzie jak najbardziej podobało. Bo już nie będę miał z tym problemu, będzie mi się to też montowało w miarę fajnie. I w ogóle. Więc jest, dlatego wczoraj nie było odcinka, bo no, ładnych parę godzin walczyłem z tym kompem, bo trzeba wszystko pokonfigurować. Do tej pory mi nie działa monitor jeden z kompem, ale to jest kwestia przejściówki, którą mogę kupić dopiero jutro, jak będzie sklep otwarty. Więc tak, ale na szczęście do nagrywania z PS-a nie potrzebuję dwóch monitorów. Więc się cieszę, że dzisiaj to No Man's Sky, ale i tak to byłoby coś z PS-a. Wiecie, dzisiaj jeżeli nawet by coś z kompa miało być, bo po prostu nie miałbym jak, bo bez drugiego monitora to by mi się ciężko nagrywało, bo bym nie miał w ogóle podglądu na to, co się dzieje, w ogóle coś się z kamerką też działo przed całym nagraniem. Okej, tu coś mamy. W takim coś, że ona się tak mi lagowała i musiałem ją dezaktywować i aktywować co chwilę, ale w końcu ją odłączyłem i podłączyłem, jest ok, jak widzę. Jakiś dziwny błąd. Może dlatego, że po prostu zmieniłem ustawienia OBS, albo zmieniłem mu rozdzielczość i liczbę klatek, tak na... O, trochę montaż na żywo. Nie podoba mi się to strasznie, nie wiem czemu się to dzieje. Może bym musiał OBS-a zrestartować, ale teraz jak nagrywam, to nie ma sensu. Więc jak się tak będzie robić, to będę w miarę możliwości widział i będę to szybko naprawiał, ale tak nie może być. Nie wiem czemu się tak dzieje. Mam wrażenie, co drugą kamerkę, ale ona ma gorszą jakość. Nie chciałbym jej używać do takiego nagrywania. Ale jak będę musiał, z jakiegoś powodu. Nie wiem, może to jest kwestia jakichś sterowników też. Nie wiem. Okej, zobaczmy sobie tutaj ten budyneczek w sumie. Może coś tu będziemy mieli. Tak, za chwilę zerkam na kamerkę, żebym nie przeoczył, jak mi zlaguje. Żebyście długo tego nie mieli. Czy wiecie, zawsze jest właśnie co gra do oglądania. Ja to jako dodatek jestem. O Boże, to zabrzmiało. Tak, te tylko te końcówki są. Aha, to są dwie takie same, tak? Chyba ta będzie dobra. Co? Nie wiem, no to była z tych prostszych. Zagadka. A ja sobie... Nie ten, ale tam był jakiś statek nawet do znalezienia, ale to było... Dziwne, aha, wziąłem stąd na nity, nieważne. Okej, okay, na nity. Spoczko. W przyszłości jeszcze do jakiegoś ulepszania się przydadzą. Będę chciał chociażby się zająć pojazdami. Też, jeżeli chodzi o ulepszanie się. O, dobrze. Masakra jakaś. Pugnę, no to nie otworzę tego teraz. Musiałbym utłuc strażnika, ale to jest pitolenie się z nimi. Czy ja przez to właśnie przeszedłem? Aha. Tylko pitolenie się z nimi. Nie chce mi się. Naprawdę. Ten film jest też swego rodzaju testem, jak się nagrywa na nowym sprzęcie, jak tam z płynnością i w ogóle. Przecież jak będę nagrywał też grę bezpośrednio z kompa, to też będzie co innego. Tutaj nagrałem z PES-a, więc czuję się tak, jakbym nagrywał wcześniej. Zero różnicy. Ewentualnie przy montażu się będę lekko inaczej czuł. Mam też nowy program. Dlatego chociażby to 60 fps będzie. Bo on już na to pozwala. No, jeszcze taki jeden z nowszych.
Dobra, ja tutaj miałem szukać solanium i tych, i tego, i fosforu. O. Dziwne, one się powinny same z siebie instalować. Patrzcie, mam tyle kryształów w burzy. Tak po prostu nie szukając ich jakoś specjalnie, tylko po prostu se przejeżdżałem, był gdzieś, to se wysiadałem, brałem, nie? Tutaj mamy kontener uszkodzony. Ja wiem, pokminię z tą kamerką sobie potem. Że to jest coś nie tak, że ona tak robi. Wcześniej tak nie robiła. Może ona nie jest przyzwyczajona do takiej liczby. Oj, oj, oj. Może ona nie jest przyzwyczajona do takiej liczby FPS-ów. Ale przecież ona jest za. Boże, jaki bezsens to jest naprawdę. Ale nowej wersji OBS-a też nie ma. To nie jest raczej. Tym razem to chyba nie jest wina OBS-a. Tak jak wtedy. Z tym, że nie mogłem streamować. Bo mi nie pozwalało. Dobra, ja bym się. Pełno mamy kryształów burzy wszędzie. Kobalt nie. Kobalt nie. Aktywo. No dobra, ale teraz to na coraz częściej to robi. To jest coś. Coś nie tak. Super, przecież wsiadłem już. Czemu mnie uderzyłeś? On jest kryształ burzy, ale już trudno. Oj, ten się mógł przypieprzyć o to, że niszczę kamienie rozjeżdżając je. Nie powiem. Widzicie, jeżeli bym chciał mieć takie typowo 60 FPS-ów z konsoli, to musiałbym nagrywać tak, że robić powiedzmy prywatnego live'a, może nawet na jakimś kanale innym, takiego wiecie, z PS-a, który jest w 60 FPS-ach. I wtedy sobie go zapisywać i potem to tak montować. Okej, na razie jest okej. Bo ja patrzę co chwilę, nie? Dlatego ten odcinek też nie będzie za długi, bo... No nie. Bo po prostu... To jest co chwilę takie głupie zerkanie. Co jest? Paliwo. Mamy dopiero trzy... Ja nie wiem po co ja o tym gadam. Ale nie powiem, zły trochę jestem. Bym musiał poszukać sterowników do kamerki. Bo może się... Coś spieprzyło. No to po prostu spróbuję zrestartować OBS-a po nagraniu i na chwilę zostawić i zobaczę, czy będzie tak robił. Bo on tak na podglądzie, bez nagrywania, tak samo robił. Więc to jest bez różnicy, czy nagrywam, czy nie. Gorzej by to na przykład na live było. To bym musiał wtedy przerwać live'a, zrestartować OBS-a i w ogóle. A tak jakiegoś złoża i wtedy zakończymy odcinek, będzie on krótszy. Nieznany budynek tam mamy. Złoże kobalt aktywowane. Może chodźmy do tego nieznanego budynku zobaczyć. Może to coś ciekawego będzie. Jakiś posterunek ciekawy. Albo coś. Nie wiem. Zobaczymy. A co do tego właśnie no nagrywania? Czyli, że no zapisuję z zapisu live'a, to jest naprawdę fajny pomysł. Tylko musiał zobaczyć, czy ja to mogę jakoś zapisać, że pobrać typowo. Czy nie muszę, wiecie, czy bym nie musiał nagrywać tego jeszcze, bo to byłaby dodatkowa strata czasu. Poszukajmy wiedzy na temat przyszłości. Będzie może coś ciekawego. Nic nie znaleziono, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj zakończę odcinek, bo to nie ma sensu, bo coś widzę, że się ewidentnie z kamerką psuje. Odcinek jest standard, taki
krótszy, ale standard. I co, to było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że podobała wam się też nowa jakość. Fakt, że ona będzie niezauważalna praktycznie na razie przynajmniej. Ale myślę, że w przyszłości, jak się bardziej postaram, jakieś nowe techniki wynajdę i w ogóle, to będzie. Zatrzymajcie się, tyle ode mnie i cześć. Hej, hej.